Cześć, witajcie. Ja jestem komandosi.pl. Dziś zaprezentuję wam, jak pobrać i zainstalować grę Euro Truck Simulator. A więc tak, na początku wpiszmy sobie homikuj.pl. Wbijmy sobie na tą stronę. Teraz musimy znaleźć chomika, to wpiszmy MN3. Tak ten chomik się zwie. Nie, nie Massive MN3. Czekajcie. Muszę jeszcze raz wejść. O tak. Tutaj ten chomik. O właśnie, z takim awatarem. Awatar się raczej nie zmieni, będzie ciągle ten sam. Klikamy sobie tutaj Euro Truck Simulator. Może w przyszłości to będzie wszystko uporządkowane, lecz na razie nie ogarnięty tutaj jest. Na początek zróbmy tak. Tu macie wszystko pisane, lecz ja wam pokażę, jak zainstalować, bo wiele osób nie potrafi po prostu zainstalować gry i męczy się, pomóż, bo ja nie umiem, dałeś mi grę, jak wytłumaczyłeś, jak mam pobrać i zainstalować, lecz ja chcę zobaczyć, jak to zrobić w praktyce, a nie tylko w teorii. To co, musicie kliknąć po prostu tutaj i pobrać, i to ten patch też sobie pobierzcie. Ja już to pobrałem, wchodzę po prostu tylko w mój komputer. A czyli wchodzę na dysk E i klikam. Muszę mieć do tego, do tej operacji program Daemon Tolls. Nazwa będzie tego programu podana w opisie. Jak ten program zainstaluję, to automatycznie będzie coś takiego. Jest to, on będzie się domyślał, że to będzie plik ISO. Wtedy jak będziecie mieli tylko ten program, wystarczy kliknąć dwa razy. Tu się montuje ten obraz i zaraz powinno się wszystko pokazać. Klikamy tutaj. Instalacja. Mieści instrukcję, ale ja instalację teraz biorę. Przeglądaj, może stwórzmy. No nie wiem, ja tworzę na dysku, którym ja wolę. Wy możecie stworzyć na byle jakim, nawet na C, D, E, F. Zależy, jakie tam macie dyski. Wybierzcie sobie, jaki chcecie. Mi się gra tutaj instaluje. Mam dobry komputer i szybko powinno się to zrobić. Nie potrzeba do tej instalacji programu WinRAR, bo nic nie trzeba wypakowywać. Zaraz się gra uruchomi. Czyli zaraz się to zainstaluje, potem pokażę wam jeszcze te wgranie patcha. No i będzie git. No już dociąga się tutaj powoli do końca. Może zobaczymy, co jeszcze mamy w tym folderze. Jak widzicie, są tu jakieś screeny z gry. Tutaj, jak ktoś grał w jedynkę Euro Truck Simulator, naprawdę na dwójkę dość sporo czekałem, bo ta premiera była przesuwana. No, przesuwana ona była dość w długim okresie. Pierw miała być, jak pamiętam dobrze, wakacje, ale cieszę się, że w ogóle ona wyszła. Tutaj widzicie, nowe profile są, bardziej gra jest taka rozbudowana. Czekajcie, gra się już zainstalowała, może ja nie będę tutaj uruchamiał od razu, wy też to odznaczcie i kliknijcie sobie zakończ. No to teraz wbijmy na ten do tego folderu, gdzie zainstalowaliśmy grę. Gdzie zainstalowaliśmy grę. Ja gdzieś tutaj zainstalowałem, czekajcie, będę musiał poszukać chwilę. Gdzie ja to zainstalowałem? Euro Truck Simulator. Kurde, no. Czekajcie, zaraz to jakoś sobie ogarnę. O, tutaj jest. Euro Truck Simulator. Win. Tak, mamy tą grę już. Może kliknijmy sobie. Może zróbmy sobie o tak. Kliknijmy patch. Start. Ten patch nam coś takiego robi, że nam poprawia wersję gry. Wszystkie takie poprawki nam tutaj wgrywa. No i poprawia nam jakość gry. Tak ogólnie widziałem, jak gościu się wypowiadał, który wydał tą wstawkę. Jest on bardzo popularny na stronie homik.pl. Dzięki niemu praktycznie możemy pobrać tą grę. Ten patch tutaj się jakoś tak patchuje, ale widzę, że to jakoś mizernie idzie. Chyba szybciej gra się zainstalowała mi, niż ten patch się wgra. Ale dobra, trudno. Co jeszcze mogą wam o tej grze powiedzieć? No nie wiem.
Macie tutaj opis, można sobie przeczytać, lecz wątpię, żeby ktoś to zrobił. Lecz fajnie, no jak to jest wszystko popisywane, jak widzicie, nawet macie wymagania. Wchodzi wam na XP-ka, Vista i 7. Karta grafiki nie jest zbyt wymagająca, tak samo jak pamięć RAM. Opcjonalnie można doinstalować patch. Ja ten właśnie patch doinstalowuję, lecz wy nie musicie, lecz radziłbym to zainstalować. Więc może teraz ja sobie tylko zmienię program do nagrywania, bo tym co teraz nagrywam ten film nie obsługuję. I zaraz tutaj tą ikoną odpalę grę. A więc gra mi się już odpala. Przed chwilą załączyłem program, włączyłem program do nagrywania. Euro Truck Simulator 2 już się odpalił. Tutaj słyszę jakiś warkot ciężarówki. Co tutaj mam? Wpisz kod produktu, tak. O kodzie produktu, dobrze, że to zrobiłem. O tym kodzie produktu trochę zapomnieliśmy, lecz tutaj kod produktu już mam wpisany. Trzeba po prostu zaaktywować grę. Akcja została zakończona pomyślnie. Teraz możemy, nie wiem, stworzyć nasz nowy profil. Logo firmy, tu macie do wyboru, nie wiem, może na przykład tam sobie taki jakiś ogień, model ciężarówki. Mi się najbardziej zawsze podobał MAN. Ale Iveco też nie pogardzę, Volvo jest oczywiście dobre, DAF. No może dajmy MANA, zdjęcie o... Ole Michael. Nie wiem, daję to tak na szybko, nie wiem, które takie możliwe jest dość. Może niech będzie ten jakiś, nie no, taki face, to nie. Dobra, ten jest jakiś taki średni. Nazwa twojej firmy, no nie wiem jak ją nazwać. Jakaś szybka nazwa. Nie wiem co ja napisałem. Pisz imię swoje imię. A nie obsługuję niestety tych znaków polskich, ale to wiecie. Żaden problem. Nie, mężczyzna to kobieta. Imię, zdjęcie, taki fail. Dobra, od Mordor. Gram sobie na prowadź ciężarówkę za pomocą... Tak, tak, ja zawsze na klawiaturze. Wybierz tryb skrzyni prawdziwy automat, sekwencja manualna. Prosty automat. No, ja biorę prosty automat. Dobra, tutaj wróć, prosty automat. Włącz coś tam, coś tam. Tutaj macie tą grę. No i co, grajcie sobie, ja nie będę tutaj przedłużał. Nie wiem, wybiorę miasto, jestem ciekawy jak tutaj jest z tą mapą. Czy ona jest bardziej rozwinięta. Bo widzę, że do Włoch. Co stworzyli nowe w Wielkiej Brytanii. Ile miast do Nowej Brytanii jest nowych. Podoba mi się. W Holandii było praktycznie jedno miasto w jedynce. O, jest nawet Poznań, Wrocław, Bratysława, Wiedeń. No dużo miast. Ja najbardziej chyba chciał zacząć sobie z Poznania. A czemu Warszawy właśnie nie ma? Dziwne trochę. I Portugalii. Dziwię się, że Portugalię usunęli, bo wtedy do Lizbony można było dojechać. No cóż, to zostawiam do waszej dyspozycji. Ja tutaj nie będę się wywodził na takie tematy. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do pobierania gry. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania, to zadawajcie je oczywiście na stronie chomiku.pl. Jak wam się wszystko uda, oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. Na zachętę dajcie łapkę w górę. Łapka w górę, jakby tak trochę sądziła, że ta gra działa i że nie jestem żadnym oszustem, lecz praktycznie nie mogę być oszustem, jeśli wszystko wam pięknie chodzi. Dobra, nie będę gadał na takie tematy. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Cześć!